Dobra. Dobra, mamy telefon. Halo, halo. Halo, halo. Ja się chciałam spytać taką jedną rzecz, a mianowicie, bo w takim filmiku byłam... Tak, halo, tak, mów, halo, słychać słowo? Aha, dobra. No, to w jednym filmiku była mowa o takiej osobie, która podobno pisała bardzo chujowe scenariusze. I mam takie pytanie, to właściwie dlaczego scenariusz tej osoby został użyty słowo w słowo w filmie, a ta osoba nawet nie dostała za to w ogóle żadnego wynagrodzenia, ale sam fakt. A, chodzi o tego, o mój ten materiał na ciebie, gdy nagrywałem, że chyba Jakuba, ty go nazwałeś, że był moim szpiegiem później, pamiętasz to? A tak, no tak. Materiał chyba to było o rosyjskim tam MMA, coś takiego. Tak, no tam było, on pokazał tobie wypis w ogóle w notatkach. No tak, ale to było tak, że on faktycznie ci napisał scenariusz, ty czytałeś go słowo w słowo, znaczy, a później... Znaczy on słowo w słowo to pokazał ci notatnik. Ja nie wiem, czy to było słowo w słowo, tam rzeczywiście może no parę jak, no pokazał zdać... notatnik, który napisał i udowodniłem, że ty dokładnie ale to ja czytałeś. Ale ja też sobie mogę napisać w notatniku słowo w słowo to, co ja powiedziałem. Czyli twierdzisz, że on też fałszował dowody? Nie wiem, nie pamiętam tego, musiałbym to sprawdzić. Rzeczywiście pisał mi tam jakieś, coś tam pisał. Nie wiem, czy to było pokazane tak, jak on w notatniku tam wypisał te wszystkie zdania, czy to było tak słowo w słowo, musiałbym to sprawdzić, bo on tam to wkleił na Discorda bodajże, więc to będę musiał sprawdzić. Natomiast, no nie wiem, no, jakie było pytanie jeszcze, bo zapomniałem. O brak wynagrodzenia za scenariusz. Że wykorzystałeś ten scenariusz, a mu nie zapłaciłeś i ty chyba mu tam napisałeś, że chujowo pisze na koniec. Tak, tak, to napisane, że on po prostu chujowo pisze. Szczerze, to scenariusze piszesz chujowe i no... Nie, to nie było tak napisane, bo napisane, że mierne bodajże, bo rzeczywiście były mierne, tam rzeczywiście... No, ale użyłeś tego scenariusza w filmie, no to jak mierne? Mówiłem, że mierne scenariusze były, a ten jeden rzeczywiście został użyty z tych tam kilku, które on napisał. I tak, no, no tak wyszło, no trudno, życie. A nie jest ci w pewien sposób tak, nie wiem, tak, no, tak żal tego, że po prostu, że został tak ten chłopak tak raczej słabo potraktowany, przynajmniej moim zdaniem, chyba, że ty tak oczywiście nie uważasz, to znaczy, możesz się nie zgadzać. Ja też, jak chodzi o ten tekst, że te scenariusze nie do końca były w porządku, to padło po tym, kiedy on mi napisał, że poleci do Wardęgi z jakimiś screenami i tak dalej, więc to też się tak trochę dziwnie poczułem. On też, jak chodzi o tego... O wynagrodzenie, to on nawet nie był po okresie próbnym, więc wtedy on dobrze wiedział, że tam nie będzie miał za to zapłacone. Aha. Dobrze, ja do tego okresu próbnego jeszcze przejdę, to też mam w podpunktach. Mam pytanie, panowie, naprawdę nasyłaliście na siebie szpiegów? W sensie, że ja nikogo nie nasyłałem, aha. Wiem, że Konopski umieścił jakiegoś chłopaka, Jezu, żeby szpiegował. To nie było na poważnie, kuźwa. No gadamy poważnie, no przecież są na to screeny i się nawet z tego śmialiście. No, no na bekę, no dlaczego się śmialiśmy? Ale no? W jaki sensie umieścił, a czy co, wprowadziłeś na tam do wataty kogoś? Na jego serwer na Discordzie, tam jeden tam z ludzi z mojego Discorda się dostał i bardziej tam był w formie, żeby trollować tam. I tyle. Nie było to jakiejś głębszej wczuty, żeby, wiesz, robił jako agent KGB czy coś w tym stylu. No. To takie akcje, to wy jesteście lepsi niż Gazeta Wyborcza. Tak, tam już bo też się nagrywają nawzajem. Czy to wszystko, jeśli chodzi o telefon? Tak, w zasadzie to tak. Bardzo ci dziękujemy.